Witam Was w piątek. Dzisiaj wyjątkowo późno jak na mnie, no bo już dzisiaj jest gala. Dzisiaj jest gala i to gala Topranku, i to gala z naprawdę rewelacyjnym do oglądania Navarrete kontra Gonzalez. Parę innych walk. To co mówiłem, ta jesień to w ogóle jest rewelacja. Ta jesień jest w ogóle rewelacja. Ciągle jeszcze przybywa. Ciągle mogę Wam powiedzieć, że pewne rzeczy już są dograne, natomiast dowiecie się o tym za chwilę. Jak na przykład to, że Triple G walka już jest potwierdzona. Znaczy, u mnie jest potwierdzona. Za jakiś czas pewnie oficjalne info na ten temat wyjdzie. Natomiast minutkę na temat rzeczy, które były. Widzieliśmy to oświadczenie Deontaya Wildera. Ciągle jeszcze po kłosie tej fenomenalnej walki. Część z Was pisze do mnie, że nie wierzy to, że napisał to sam Deontay Wilder, że pewnie jakiś człowiek z jego PR-u. Może tak być. Może tak być. Może też być tak, że ktoś z nim porozmawiał na zimno. Czy to Malik Scott, czy Shelley Finkel, jego doradca, menadżer, prawnik i wszystko inne. I powiedzieli mu: słuchaj, no nie wygłupiaj się, bo wszyscy się cieszą z tej walki, a jedyny, który się krzywi, to jesteś ty. Może Deontay to, taką wersję słyszałem, może Deontay to przemyślał, stwierdził, że może jednak no warto pogratulować temu gościowi, którego jakby nie było, miałem dwa razy na deskach. To nie jest tak, że to nie było walki, to było pojedynek, który mógł się skończyć w każdą stronę, w tych środkowych rundach. Na koniec już się nie mógł skończyć w każdą stronę, bo to już widzieliśmy, w którą stronę to idzie. Na nie wiem, na oddychał rękawami, jakby miał rękawy Deontay Wilder w tych ostatnich rundach. Natomiast nie wiem, tak czy inaczej to się pokazało na jego Instagramie, tak czy inaczej poszło w świat, spojrzenie dobre teraz, mały zabieg chirurgiczny dotyczący, związany z tym uszkodzonym palcem, powrót na wiosnę. Także takie rzeczy również krążą, panowie rzucają takie tematy, właściwie rzucali, jeśli chodzi o Deontaya Wildera, a rzucają nadal, jeśli chodzi o Tysona Fury, że nie wiadomo, w sumie zarobiony jestem, ciężko walczyłem, kariera mocna, może będę walczył, może nie, natomiast no nie wydaje mi się, żeby ani jeden, ani drugi zawiesili rękawice na kołku. Nie ma takiej potrzeby. Każdy chce ich oglądać i można im zapłacić kilkadziesiąt milionów dolarów. Żyjemy w czasach, kiedy kilkadziesiąt milionów dolarów, znaczy zawsze takie czasy były, o czym ja tu mówię. Jest do podniesienia, jesteś na szczycie, chociaż no prawda jest taka, jeśli chodzi o Króla Cyganów, że to jest jeden z tych niewielu gości, których mógłbym uwierzyć, że będąc na szczycie, może powiedzieć nie. Jestem w stanie uwierzyć. Wilder nie. Natomiast no, są takie przypadki, że odchodzili pięściarze na szczycie. Andre Ward, chociażby w innych dyscyplinach sportu również, że goście byli na samym topie, mówili: dziękuję, to mi wystarczy, do widzenia. Znamy takie przypadki w sporcie, natomiast takich przypadków jest bardzo, bardzo mało. Ale jeśli ktoś miałby to zrobić, to Tyson Fury. Bez kompletnie dwóch zdań. Ja miałem nadzieję, że wszystko z ręką Deontaya jak trzeba. Co jeszcze z takich rzeczy, o których chciałbym powiedzieć, programowych, może bardziej programowych, sporo fajnych walk w tej chwili realizowanych na grudzień, przepychanka, kto z kim, co jeszcze, gdzie. Wiemy, że mamy walkę Lopeza w grudniu. On co prawda, jak byłem w Vegas, to zapowiedział tą walkę na listopad, no ale nie musi wiedzieć. Będzie w grudniu, najprawdopodobniej naprawdę w Nowym Jorku. To samo jeśli chodzi o parę innych pojedynków, które są w tej chwili przymierzane na grudzień. Wspomniałem tego Murata kontra Triple G w grudniu, przełom grudnia i nowego roku. Walka, z tego co wiem, ma się odbyć we wtorek naszego czasu, czyli polskiego, około godziny 14. Ja to nie mam żadnych wątpliwości, że walkę Murata Triple G o 14, nawet we wtorek, polscy kibice zobaczą, więc zresztą wiele, wiele innych walk, które się szykują. Już nawet nie mówię o Canelo, ale o tych wszystkich pozostałych. Powrót Ryana Garcia. Głowa boli, jeśli chodzi o liczbę tych walk. Natomiast, ponieważ głowa boli, jeśli chodzi o liczbę tych walk, które będą, może zacznijmy teraz, co się będzie działo od dzisiaj. Zacznę od tego, co jest dzisiaj. Dzisiaj w nocy Navarrete, Polsat Sport. Znaczy nie o pas Polsatu Sport, Navarrete o pas mistrza świata WBO, to jest druga jego obrona pasa mistrza świata w wadze piórkowej.
10-0 walka o tytuł mistrza świata, natomiast w niższej kategorii wagowej. Tak to wyglądało. Jeśli chodzi o Navarreta, szalony gościu do oglądania, dlatego absolutnie go polecam, bo nie ma jakiegoś takiej oceny, czego się można spodziewać po Navarrecie, bo sam Navarret wielokrotnie powtarza, że on sam nie wie, co on zrobi w ringu, więc to trudno się na niego przygotować. Taki styl szalony, każdy z tych strzałów, które lecą ze strony mistrza świata wagi meksykańskiego, mistrza świata wagi piórkowej, są po to, żeby ci urwać głowę. Z kilkoma kolegami rozmawiałem, jak zawsze robię przed walkach, mądrych często warto posłuchać, zawsze warto posłuchać, którzy mówią, że kiedyś się nadzieje z tym szalonym stylem, z tym atakiem z dołu, ciosy ciągnięte z różnych płaszczyzn. To jest taka meksykańska wersja Manny'ego Pacquiao. Nic nie wiesz, co jest grane. Kompletnie nie jest grane. Ciągły atak, petardy lecą ci koło głowy, mijają cię o centymetry, jak trafią, to raczej jest po tobie. Natomiast to, co mówiłem, no, w którymś momencie ten szalony styl może go kosztować drogo. I takim pięściarzem jest Gonzalez. Joet Gonzalez. Trudno powiedzieć, dlatego że jeden i drugi pięściarz ma zaledwie jedną porażkę. A tą porażkę Navarrete ma, nie wiem, ile lat temu, 9 lat temu, chyba coś koło tego. To jakieś tam na samym początku kariery, chyba 4 czy 5 walk miał. Gonzalez przegrał walkę o tytuł mistrza świata z Shakurem Stevensonem, więc też niezły rywal. Natomiast jest taki pięściarz, który jak będzie potrafił skrócić dystans i dojść i zadawać ciosy seriami, które będą trafiały na Navarrete, to on może się pokusić o zwycięstwo w tej walce. Natomiast no, łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić, bo tak jak mówiłem, to jest nie bardzo nieortodoksyjny styl walki Navarreta. Te ciosy lecą z każdej pozycji. Znaleźć takie miejsce, kiedy możesz skoczyć i skrócić dystans i zamienić ten pojedynek zamiast latających bomb w walkę w budce telefonicznej, bo tylko taki sposób by pasował Gonzalezowi, będzie bardzo, bardzo ciężko. Notowania są 50-50 na punkty, a ja postawię zwycięstwo jednak Navarreta przed czasem. Bookmacherzy uważają, że będzie to zwycięstwo jego na punkty. Ja uważam, że będzie to zwycięstwo przed czasem. Przeskakujemy dalej. Garcia kontra Martinez. To jest pojedynek, który zobaczycie na DAZN. Mikey Garcia, co będę dużo mówił, jedna jedyna porażka w karierze z gościem, który się nazywa Errol Spence Jr., czyli absolutnie żaden wstyd. Po drugiej stronie człowiek z Barcelony, czekajmy się, czy wyjdzie w koszulce Messiego, chociaż to teraz Paris Saint-Germain powinien wyjść. Człowiek z Barcelony, czyli Hiszpan Sandor Martin, którego doświadczenie w porównaniu z tym doświadczeniem, jakie ma Mikey Garcia, to nawet nie ma sensu, że miał tutaj baterię tracił, bo to jest w ogóle to nie ma porównania. No bo nie można porównywać Mikey Garcia do Sandora Martina, no z kim walczył. No, walczył z zawodnikami, o których nigdy wy nie słyszeliście. Powiem szczerze, ja o Sandorze Martinie nie słyszałem. Przyznaję się, bardzo szkoda, że widocznie mam braki w boksie europejskim, natomiast w tej kategorii wagowej no, niekoniecznie kolega Martin z Barcelony ma jakiekolwiek znaczenie i to, że jestem kibicem Realu, nie ma tutaj nic wspólnego, to nie ma być ironia, tylko no, taka jest rzeczywistość. Zresztą w ogóle, pamiętacie, jak zawsze mówię, że pięściarze się koncentrują na tych rywalach, których mają teraz, nie mówią o tych walkach, które będą później. Odwrotnie jest u Mikey Garcia, bo Mikey Garcia 90% czasu na konferencjach prasowych czy na wywiadach związanych z walką Martinem poświęca tego, z kim chciał walczyć zamiast Martina, albo z kim chciałby walczyć po Martinie. Martin to w ogóle nie jest temat rozmowy. Jakieś tam jedno zdanie wspomniane jest, w ogóle tego tematu nie ma. Przypomnę, że Garcia nie występował na ringu przez ostatnie chyba 18 miesięcy, także tutaj jest olbrzymia przerwa, czy 19 miesięcy nawet. Miał walczyć, przymierzany był do Pacquiao, bardzo blisko była tej walki z Pacquiao, bardzo blisko, wiadomo, Pacquiao wybrał kogoś innego. Miał walczyć z Progresem, nie walczył z Progresem, natomiast nazwiska dwa, które wymienia w tej chwili, po Martinie, bo tak jak mówię, temat Martina to dla Mikey Garcia to jest nieistniejący temat, no taka jest prawda, no, przeczytałem wszystko, co jest tylko możliwe.
chciałby się zmierzyć z Progresem albo z Taylorem. Czyli jak widzicie, mierzy bardzo wysoko i nie ukrywa, że po prostu no, wypadły te walki, które wypadły. Jest taki gościu, co się nazywa Martin Dazon, mi zapłaciło, jemu zapłaciło, będziemy walczyć, natomiast ja już wybiegam myślami dalej. Rzadko, naprawdę rzadko się zdarza, że pięściarz otwarcie mówi, że no niby tam czasami wspomina, że ten Martin coś tam potrafi walczyć, natomiast zaskakuje mnie punktacja, a właściwie typowanie Las Vegas, który uważa, że najprawdopodobniejszym rezultatem w tej walce będą punkty. Czyli oczywiście, że zwycięstwo Garcia, natomiast na punkty. To jest ciekawe podejście. Może czy dlatego, że te 19 miesięcy przerwy było, czy no, nie bardzo wiem. No, dlatego, że no, patrząc na wszystko, co jeden i drugi zrobił, to doświadczenie. Ja nawet nie będę opisywał stylów w tej chwili, bo Garcia stoczył tyle w swoim życiu, tyle walk, 41, że no, do każdego stylu się może przyzwyczaić i to on będzie decydował, kiedy i jak tą walkę skończyć. No nie wiem, szczerze mówiąc, nie jestem specjalnie przekonany do tego wyboru Garcia, no bo to był po części jego wybór, natomiast to jest jego pomysł na to, żeby walczyć z najlepszymi. Jak sam mówi, to jest mój pomysł i pomysł, żeby zrobić walkę o tytuł Mistrza Świata, bo o to mi przede wszystkim chodzi. Sam Martin na konferencji prasowej to niewiele brakowało, myślałem, że o autograf go poprosi. Znaczy z jednej strony mówi, że o to chodziło, żeby zawalczyć z kimś takim. Chodziło w mojej karierze, jak Mikey Garcia, natomiast tutaj ten szacunek jest chyba za duży. Chyba, że to jest ściema. Chyba, że w tym pojedynku Meksyk kontra Hiszpania, on mówi, dobra, to ty sobie mów co chcesz, ja wyskoczę i zobaczę, że my z Europy nie jesteśmy tacy takie cieniasy. No, zobaczymy. Tam na tej gali są również dwa walki o tytuł Mistrza Świata, natomiast wiadomo, że tą, która przyciąga, jest walka Mikey Garcia. Ja uważam, że zatrzymana walka w narożniku Sandora Martina gdzieś tak koło 9 rundy, czyli zwycięstwo przed czasem wykonaniu Mikey Garcia, przypomnę, Mistrza Świata w 4 kategoriach wagowych. Nie wiem, czy jakby ktoś powiedział Martinowi rok temu, że będziesz walczył z gościem, który był Mistrzem Świata w 4 kategoriach wagowych, to sam Martin by to uwierzył, ale obyśmy zobaczyli super walkę. Mamy Dazon, oglądamy. Wiadoma sprawa. No i Man kontra Briedis. Też nie wiem, jak do tego ruszać. Wrzucam wam w tej chwili. Zresztą przez cały czas dla tych, którzy tylko słuchają, a później rzucają okiem. Oczywiście wasz wybór. Co tam oprócz tego gadania jeszcze w tym przekazie wideo można zobaczyć. Cały czas te typy lecą. No co ma mówić Briedis? Briedis odwrotnie niż Garcia mówi, że to trudny rywal, ciężki rywal i tak dalej. Natomiast Briedis sobie może mówić jedno, a my wiemy drugie. Więc teraz czytamy. Ostatnich dwóch rywali kolegi Mana, który nawiasem został ciężko znokautowany przez Larenę, Fota w tym momencie wchodzi. Ostatnich dwóch rywali, jeden był numer 109, Mr. Rashid, a przedostatni był numer 430 i walczył w ciężkie. To jest dwóch ostatnich rywali, z którymi wygrał Man, no bo Larena go stłamsił i znokautował. No co będę wam dużo mówił? To jest pytanie, kiedy, co i jak. Bukmacherzy, jak widzicie, zresztą obstawiają, że bardzo możliwe, że walka zakończy się w rundach od 1 do 3. Czyli w pierwszych 3 rundach będzie po herbacie, jak Briedis dojdzie do wniosku, że trzeba sprzątnąć tego gościa i zarobić pieniądze najmniejszym nakładem sił. Punktowe zwycięstwo nikt specjalnie nie wierzy, bo za 100 zł czy 100 dolarów postawione na punktowe zwycięstwo Briedisa można wygrać aż 900. To jest ciekawy zakład, nawiasem mówiąc. Kompletnie nikt nie bierze pod uwagę, że tutaj sędziowie będą potrzebni w tym pojedynku. Walka dłuższa niż 8 rund to będzie sensacja. Tak to oczywiście wygląda, natomiast no tutaj muszę oddać jednak, muszę oddać jednak Garcia, że po prostu mówi jak jest, natomiast Briedis wciska nam ściemę, co oczywiście nikogo z nas specjalnie nie dziwi, no bo walczy z gościem, którego doskonale zna, gościem, który był w jego gymie, panowie się wszyscy doskonale znają, Sauerland czy Wasserman, wszystko to jest dokładnie to samo, ale bezsensowna walka, ale ma zapłacone, to co się będzie specjalnie przejmował. Natomiast jak będąc przy zakładach, to od razu rzuciłem okiem,
bo mi wyskoczyło jakoś tak dziwnie, że już są zakłady na rewanż Usyk kontra Joshua. No i Usyk kontra Joshua faworytem 2,5 do 1 jest Mr., jak myślicie kto? Oczywiście Aleksander Usyk, także bookmacherzy w Las Vegas niespecjalnie wierzą, że cokolwiek Anthony Joshua będzie mógł poprawić w swoim boksie i ten pojedynek przegra. Tak to widzą ludzie, którzy żyją z tego, że zarabiają na obstawianiu walk. Także tak wygląda sytuacja, jak ktoś jest fanem boksu, no to tak jak mówię, Navarrete, Gonzalez, Man Bridis, Garcia, Martinez, no i mamy wypełniony cały dzień, właściwie 3 dni, piątek i sobotę mamy wypełnioną 100% z boksem. Niektórzy z Was się pewnie zapytają, czy Amerykanom coś strzeliło na łeb, co te walki robią w piątek. Prosta sprawa, od razu w tej chwili wytłumaczę. Sobota jest dniem podczas jesieni, kiedy grają drużyny uniwersyteckiego futbolu amerykańskiego. A drużyny uniwersyteckiego futbolu amerykańskiego przyciągają przed widownię dziesiątki milionów ludzi. Powód, dla którego przeciągano tak długo wyjście, taka ciekawostka zupełnie na marginesie, która mi się w tej chwili przypomniała, ciekawostka związana z tym futbolem amerykańskim, uniwersyteckim, dlaczego przeciągano troszeczkę to wejście o chyba, nie wiem, 10 czy 14 czy 15 minut, tam oficjalnie gdzieś to podano, Wydera i Tysona Fury, ponieważ kończył się mecz. Kończył się mecz na ESPN-ie drużyn uniwersyteckich i nie chciano, żeby ludzie, którzy oglądają ten mecz uniwersytecki, przypomnę, początek sezonu, nie mistrzostwa USA uniwersyteckie, nie walka o mistrzostwo, nie, mecz początku sezonu, nie wiem, to trzeci tydzień czy czwarty tydzień rozgrywek. To musiała czekać walka o tytuł mistrza świata bokserska w pay-per-view, bo wiadomo było, że ludzie nie przełączą. Tak wygląda rzeczywistość ze strony Ameryki. Was pozdrawiam serdecznie. Dużo się będzie działo, nie jest wykluczone, że dzisiaj albo jutro rano wskoczy kolejny materiał z polskimi tematami. Najlepszego i do usłyszenia.